Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w kolejnej części Przygód z Diablo 3. W tym odcinku zajmujemy się kolejną transmogryfikacją, która jest do odkrycia podczas eksploatowania całego sanktuarium. Gdy zwiedzamy całe sanktuarium, jesteśmy w stanie odkryć kilka takich modyfikacji, które możemy potem transmogryfikować nasze bronie. Mianowicie na salach agonii poziomu trzeciego, gdy ubijemy rzeźnika, wydropi nam Korbacz Masakry. Korbacz Masakry prezentuje się w ten sposób. Od rękojeści odchodzą trzy takie haki. Myślę, że przy naszym krzyżowcu prezentuje się on całkiem spoko. Podniosłem go, ubijając rzeźnika. No, dopiero później zauważyłem, że ta transmogryfikacja mi się trafiła. Ale ważne, że jest. Dobra, więc jeszcze raz. W akcie pierwszym przechodzimy salę agonii poziomu trzeciego, dochodzimy do rzeźnika, zabijamy tego bossa i trafia nam się Korbacz Masakry jako nowa transmogryfikacja w grze. Dzięki, kochani, za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że komuś pomogłem w ulepszeniu wizualnie naszej broni. Zapraszam też na resztę moich filmów. Do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się. Cześć!